dlaczego przegraliśmy? No, to jest sport. Dlaczego? Nie ma takiego pytania, dlaczego przegraliśmy. Tamta drużyna była lepsza. Wszystko. Robisz mu kto inaczej jakoś rozwiązać ze składem, żebyśmy grali lepiej? Nie, myślę, że nie. Myślę, że ten skład jest dobry, coś tam nie poszło, ta drużyna też była super. Do następnego Euro. Zabrakło trochę wiary, jakiejś takiej może chłodnej głowy i mało agresywnie chyba trochę graliśmy. Mieliśmy dużo problemów z opanowaniem piłki, z podaniami. To było widać w pierwszej połowie. No, szkoda, ale to... Z Francją będzie jeszcze gorzej, podejrzewam. Było zaangażowanie i były chęci, ale po prostu brak umiejętności. Rywal był chyba jednak o klasę lepszy. No i samymi chęciami pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Musimy stawiać na młodych zawodników, musimy tą kadrę troszeczkę zmienić. I miejmy nadzieję, że ja osobiście liczę na to, że Probierz zostanie i jeżeli tak się stanie, będzie miał teraz czas, żeby budować drużynę na mundial taktycznie od fundamentów. I jeżeli tak się stanie, być może za kolejne 2 lata, a jeżeli chodzi o Euro za 4 lata, coś nam się uda stworzyć. Natomiast na ten moment samymi chęciami, samym hura nie uda się. Brakuje fundamentów. Trudno powiedzieć, nie mieliśmy szczęścia. No i według mnie to źle podawaliśmy. No. Po prostu im wszystko wychodziło, a na mnie nie wszystko. No. Dużo. Głównie to. Selekcjonuj Probierz mógł inaczej rozwiązać to ze składem? Trudno mi powiedzieć, no ja nie jestem trenerem. Nie wiem. Bo nie udało się nam wygrać, no ale nic się nie stało. Było fajnie, fajne przeżycie i jeszcze mamy szansę, tak? No już chyba niestety nie mamy. No dobra, ale no nie mamy, no ale cóż. A jak się podobało w hali Urania? Bardzo fajnie, pierwszy raz byliśmy, świetnie. Tak, na pewno fajniej niż w domu, więc coś innego. Dlaczego nie było rzutów karnych w przerwie? Oj, posłuchajcie, bo ja naprawdę tu tyle się działo, tyle było emocji bardzo pozytywnych, naprawdę mówię, ja chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy byli u nas, jeżeli chodzi o strefę kibica, bo zrobiliśmy bardzo fajną atmosferę. Zabrakło rzutów karnych, był konkurs Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, mieliśmy do wygrania koszulkę z podpisami naszej reprezentacji. Trochę wiecie co, zabrakło tego zwycięstwa, to jest tak, że zawsze trzeba kibicować swojej drużynie, niezależnie od tego, jaki jest przeciwnik. Bardzo mocno wierzyliśmy, że wygramy, ja widziałem to też po kibicach, tak jak rozmawiałem z nimi, oni cały czas mówili, że wynik 2-1, 2-0, 1-0, ale 2-1 to był taki wynik, który był bardzo często obstawiany. Skończyło się inaczej, 1-3. Znowu czegoś zabrakło, ale mam nadzieję, że dalej będziemy z biało-czerwonymi, dalej będziemy z naszą reprezentacją, tak żeby wspierać ich. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze, jeżeli chodzi o pojedynek z Francją. Mam nadzieję, że będzie jeszcze dobrze, ale za dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy byli razem z nami, bo zrobiliśmy bardzo fajną atmosferę, no ale zabrakło tego zwycięstwa.